To jak uwierzyć, proszę Państwa, w historię Łukasza Cieplińskiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim. Pan pułkownik w śledztwie był tak torturowany, że na noszach wnoszono go na przesłuchania i dalej bito. Na rozprawie powiedział: nie jestem niczemu winien. Kiedy prokurator coś tam sobie pisał, leżałem w kałuży krwi. Ale najpiękniejsze świadectwo dał pan pułkownik w Krypsach, które pisał do 4-letniego wówczas synka Andrzejka. Pisał tak, cytuję z pamięci w jednym z nich, możecie Państwo te Krypsy znaleźć w internecie. Andrzejku, ukochany, wymodlony. Piszę do ciebie, bo niedługo zostanę zamordowany. Ale cieszę się, bo mogę ginąć za Polskę. Ale cieszę się, bo mogę oddać życie za świętą wiarę katolicką. Dalej pisał, żeby Andrzejek słuchał mamy, żeby skończył studia najlepiej za granicą, żeby dobrze służył Polsce i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, czy Andrzejek by spełnił ten testament, bo zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, mając 22 lata. Pan pułkownik, kiedy wychodził na egzekucję, powiedział do jednego z kolegów, że jak będą do mnie strzelać, będę mocno ściskał w zębach medalik z Matką Bożą Ostrogramską. Jeżeli kiedyś w wolnej, sprawiedliwej Polsce mój syn znajdzie medalik, w którym będzie czaszkę, w której będzie medalik, to będzie czaszka jego ojca. Nie jeszcze do tej pory czaszka pana pułkownika Cieplińskiego nie została zidentyfikowana, ale ja wierzę, że pewnego dnia znajdziemy ją.